Dzień dobry, Paweł Żuchowski, witam serdecznie. Dziś chciałbym Wam pokazać amerykańskie letnie place zabaw, na których zamontowane są spryskiwacze. Są one zlokalizowane przy takich tradycyjnych, na zimę ściągane są zraszacze, a od końca maja do początku września dzieci mogą pluskać się do woli. Przyznam, że bardzo lubię amerykańskie place zabaw, bo są duże, zrobione z fantazją i dzieci mogą naprawdę się wyszaleć. Dziś zabieram Was na przejażdżkę rowerową po mojej okolicy, w czasie której pokażę Wam kilka placów zabaw, ale nie tylko. Przejedziemy też przez centrum Arlington i koło Pentagonu. No to jedziemy. Mieszkam w Arlington w Virginii i tutaj są cztery place zabaw ze spryskiwaczami. To pierwszy z nich. Proszę zobaczyć, tradycyjny plac zabaw plus spryskiwacze. Tam są również korty tenisowe i boisko do gry w kosza. W USA bardzo popularne są właśnie takie rodzinne tereny rekreacyjne. A w pobliżu jest kolejne podobne miejsce. Zaraz tam będziemy. Jesteśmy na miejscu, to kolejny plac zabaw dla dzieci. Wodny plac zabaw to moje określenie dla takich miejsc. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa, która nazywa się Science Focus School. Jest to szkoła o profilu naukowym. Pewnie dlatego ktoś, projektując ten plac, zrobił tutaj kulę ziemską i układ słoneczny. Odwiedzimy kolejne tego typu miejsce, przejedziemy po drodze przez centrum Arlington, gdzie są sklepy i restauracje.
Arlington w stanie Virginia należy do aglomeracji waszyngtońskiej. Arlington i amerykańską stolicę oddziela rzeka Potomac. Wielu z was może kojarzyć Arlington z powodu cmentarza narodowego, na którym chowani są zasłużeni dla Stanów Zjednoczonych ludzie. Ale Arlington to bardzo prężnie rozwijające się miasto, bardzo przyjazne do życia, z wieloma trasami rowerowymi, restauracjami, kafejkami. Bardzo czyste i do centrum Waszyngtonu z Arlington jest zaledwie kilka kilometrów. Zatrzymałem się na chwilę, przejeżdżając obok pomnika Korpusu Piechoty Morskiej. Akurat dziś inauguracja letnich pokazów Orkiestry Amerykańskich Marines oraz Musztry Paradnej. Takie pokazy będą odbywać się do końca sierpnia, w każdy wtorek. Być może kiedyś przygotuję jakiś materiał z takiego właśnie pokazu, a teraz przez chwilę możecie popatrzeć. States Marine Drum and Bugle Corps. A to pewnie budynek, który jest wam dobrze znany. Tak, to Pentagon, siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Zaczęto go budować w 1940 roku, kończono w 1943. To największy budynek biurowy na świecie. Za chwilę podjadę nieco bliżej.
To miejsce, gdzie doszło do tragedii 11 września 2001 roku. Jeden z porwanych przez terrorystów samolotów rozbił się o ścianę Pentagonu. Dokładnie w tym miejscu zginęły w sumie 184 osoby. To pasażerowie lotu 757 linii American Airlines oraz osoby, które były w budynku. Tak wygląda miejsce upamiętniające zamach terrorystyczny. Ale o tych miejscach poświęconych zamachom w Nowym Jorku, tu przed Pentagonem, czy w Shanksville w Pensylwanii, pewnie jeszcze kiedyś opowiem. Jedziemy dalej. A to kolejny wodny plac zabaw, większy niż te, które pokazałem wcześniej. Pokażę wam jeszcze jeden plac zabaw. Tu jest mgła. Dość jeżdżenia, a lubi samoloty, to może zakończyć trasę tutaj, Polaną, przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. Weekendy są tu na Amerykanów. Tu można popatrzeć na lądujące i startujące samoloty. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i do usłyszenia. Paweł Żuchowski.